Witam w pierwszym odcinku Strzelnicy TV w 2015 roku. Miło mi powitać w nowym roku. Mam nadzieję, że będzie on szczęśliwy i wspaniały dla wszystkich. A w tym odcinku będzie to taki troszeczkę odcinek, który nie będzie może poświęcony żadnej broni, żadnym zawodom, ale będzie poświęcony trzem, moim zdaniem, bardzo ważnym sprawom. Pierwsza sprawa, bardzo ważna, to licencja, którą właśnie odebrałem. No słuchajcie, według mojego zegarka jest 15 dzień stycznia. Biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku licencję dostałem gdzieś tak na początku marca, no to jestem bardzo wdzięczny Polskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego, że tak uwinęli się z licencjami, no więc mogę już właściwie od początku stycznia, od początku 2015 roku legalnie brać udział w zawodach sportowych, zawodach strzeleckich. Tutaj zasłoniłem moje zdjęcie, więc jeszcze raz pokażę. Widać, że to tak jest ze zdjęciem normalnie. Hello, przepiękna biało-czerwona legitymacja. Dlatego na sam początek ogromny plus i kciuk do góry dla Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Druga bardzo ważna sprawa to to, że na początku 2015 roku Strzelnica TV i właściwie chyba ja zostałem królem internetu. No stąd ten tron. Nie, oczywiście żartuję, ale to bardzo fajne. Otóż w 2014 roku ten rok zamknąłem z 1000 lajków na fanpage'u na Facebooku, a 2015 rok przyniósł bardzo ciekawe zestawienie, które znalazłem w internecie. Zestawienie najciekawszych kanałów YouTube'owych poświęconych w Polsce strzelectwu sportowemu i broni. No i w tym zestawieniu na pierwszym miejscu jest Strzelnica TV. To bardzo miłe i oczywiście jest to rzecz, która jeszcze bardziej napawa mnie do tego i pcha do tego, żebym w 2015 roku ze zdwojoną energią przygotowywał dla Was kolejne odcinki, co oczywiście obiecuję, będę robił z wielką chęcią, no i przede wszystkim z zapałem, który mam nadzieję również Wam się udzieli, jeśli chodzi o wspólną sprawę, jaką jest strzelectwo sportowe. Taką rzeczę ja, Michał Kwiatkowski, król internetu. No i trzecia sprawa, najważniejsza tak naprawdę w tym całym odcinku, to rozstrzygnięcie konkursu świątecznego, który ogłosiłem pod koniec grudnia. Konkurs świąteczny zorganizowany wspólnie ze sklepem cqb.pl. Konkurs polegał na tym, że trzeba było, aby wygrać rękawiczki Mechanixa, o takie jak te, tylko że nowe, trzeba było napisać, co zrobisz w tych rękawiczkach, kiedy je wygrasz. Teraz przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie w ogóle podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie. Bardzo pozytywnie mi nastroiliście, byliście naprawdę bardzo dzielni pod względem tutaj walki o ten prezent od cqb.pl. Przede wszystkim to był dla mnie też, było dla mnie bardzo miłe, że tak ochoczo wzięliście udział w tej zabawie. Natomiast zwycięzcą, niekwestionowanym według szanownego jury jest Pakulaczek. Pakulaczek, wygrywasz Mechanixy, koszulkę, katalog cqb.pl i kompendium o nożach. Natomiast czekamy wszyscy ze zniecierpliwieniem na film na YouTubie albo co najmniej fotografię, jak rzeczywiście biegasz w samych Mechanixach. Jeszcze duże podziękowania dla sklepu za to, że wsparł Strzelnicę TV w tym przedsięwzięciu. Niewielkie to na razie przedsięwzięcie, natomiast Łukasz Dziki uwierzył w Strzelnicę TV, poświęcił nagrody, dlatego Łukasz, również dla Ciebie wielki kciuk do góry. O, właśnie taki. Dzięki wielkie za wsparcie. To na razie tyle. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Kolejny jeszcze w tym miesiącu, specjalny karnawałowy, bardzo wystrzałowy, nietypowy test Strzelnicy TV, na który bardzo gorąco zapraszam, a tymczasem Michał Kwiatkowski, kłaniam się, a jeżeli w tym roku chcesz być na bieżąco ze strzelnicą, po prostu zasubskrybuj kanał albo wejdź na Facebooka i daj lajka. Widzimy się już niebawem. Odmeldowuje się Kwiatek. Hejka!